Wrocławskie Filmowe Centrum Seniora to inicjatywa, w ramach której organizowane są spotkania z ludźmi świata filmu. Z tej okazji wrocławscy seniorzy spotkali się z Bronisławem Cieślakiem, odtwórcą roli porucznika Borewicza z serialu 07 Zgłoś się. W pierwszej części spotkania Bronisław Cieślak opowiadał o swoich aktorskich doświadczeniach. W drugiej części seniorzy mieli okazję bezpośrednio zadawać pytania i lepiej poznać swojego idola. A co o aktywności w wieku senioralnym myśli sam porucznik Borewicz? Wspaniałe to jest, ponieważ ja już sam ja wiem, ile ja mam lat. Bo to wynika z tego, że jeszcze Alzheimer się o mnie nie upomina i wiem, jak wygląda mój PESEL i dowód osobisty. Więc co to mi? Ja już sam jestem senior. Można by nawet młodszych ode mnie do tej kategorii kwalifikować. Znam hasło dodaj życiu lat i dodaj latom życia i uważam, że to jest coś fantastycznego. Po wydarzeniu uczestnicy nie kryli swojego zadowolenia. Pamiętam lata temu serial 07 Zgłoś się i pan Borewicz fantastycznie grał tę rolę. Przychodząc byłam ciekawa, jak wygląda, czy się zmienił. Właściwie jest taki sam, czas dla niego się zatrzymał. Jestem bardzo zadowolona ze spotkania, z możliwości obejrzenia go, posłuchania. Szczególnie cieszę się ze spotkania z aktorem Cieślakiem, ponieważ od dawna był moim ulubionym aktorem, a zresztą zakochana jestem w jego głosie. Pan Bronisław, ja się śmieję, że ja od 20 lat mam numer telefonu z końcówką 007, więc ja jestem James Bond, a to jest agent 07. Pamiętam go właśnie też z odcinków, kiedy był pierwszym takim Bondem polskim, który rozwiązywał skomplikowane sprawy kryminalne. A tutaj spełnia się jakieś marzenie takie z dzieciństwa, bo w życiu nie przypuszczałem, że kiedyś osobiście będę mógł go zobaczyć tak w cztery oczy, można powiedzieć. Rewelacyjny pomysł, jesteśmy z tego bardzo dumni, że wrocławscy seniorzy mogą uczestniczyć w takich warsztatach, w takich zajęciach. I przede wszystkim z takimi osobowościami filmowymi, reżyserskimi, to jest naprawdę dla nich wielka nobilitacja. Wrocławskie Centrum Seniora to również aktorskie i reżyserskie grupy warsztatowe, do których uczestnicy zostali wybrani w drodze castingu. Projekt ten zakłada powstanie filmu o życiu seniorów. Seniorzy też już, jakby to powiedzieć, są w blokach startowych, są już gotowi do tego, żeby kręcić te filmy, żeby reżyserować, ale też z każdym momentem przekonują się, że jeszcze muszą się wiele, wiele nauczyć. Ale uczą ich profesjonaliści, więc mamy nadzieję, że produkt ten końcowy będzie najwyższej klasy. Bronisław Cieślak zwrócił się bezpośrednio do wrocławskich seniorów, aktywnie uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Seniora. Gratuluję Państwu tej życiowej postawy, która polega na tym, żeby właśnie korzystać z życia jak najdłużej, póki się da, nie odpuszczać tej aktywności fizycznej, intelektualnej. Państwu zazdroszczę i czasem jak mi się nic nie chce, tylko leżeć w fotelu, drzemać albo oglądać telewizor, to myślę sobie, oj, wstawaj i zasuwaj na ten basen, do tego lasu, albo drzewo porąbać trochę do kominka, albo co tam. Gratuluję, kłaniam się Państwu, wszystkiego dobrego. Serdecznie Państwa pozdrawiam. 29 kwietnia Centrum Seniora gościć będzie aktora teatralnego i filmowego Daniela Olbrychskiego. Echo 24, Anna Rakowiecka-Smasz.